Szanowni Państwo, w tym bardzo szczególnym dniu, kiedy dwa święta w symboliczny sposób się łączą ze sobą, Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i Święto Polonii i Polaków za granicą, przemawiam do Państwa z serca Polski, z Warszawy. Dlaczego kolory biało-czerwone dla Polaków na całym świecie są tak ważne? Dlaczego z dumą wywieszają polską flagę na swoich domach oraz licznie używają barw narodowych? Z godnością, z szacunkiem, symbolicznie pokazują znak polskości. Ta flaga ma ogromne znaczenie, bo to są barwy, za które ludzie umierali. Polacy, jednocząc się pod barwami narodowymi, potrafili zachować tradycję, swoją tożsamość i wiarę. Polskość i nasza łączność na całym świecie sprawia, że Polacy zawsze pamiętają dziećmi, którego narodu są. Dziś, gdy Polska jest w Unii Europejskiej, jest w NATO, staje się coraz piękniejszym krajem. Właściwie każdy może ją odwiedzić przy najbliższej okazji i cieszyć się swoją ojczyzną. Natomiast są i tacy, którzy do ojczyzny tak łatwo przyjechać nie mogą, bo znaleźli się poza granicami kraju z przyczyn wydarzeń historycznych. Ofiarami byli ich przodkowie, a ich sytuacja materialna często nie pozwala na to, by odwiedzić swój kraj. Fundacja Patria Nostra jest organizatorem filmowego konkursu historycznego dla młodzieży polonijnej na całym świecie. Nasza misja jest promowanie historii Polski, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Za sprawą naszych projektów przyczyniamy się również do pogłębienia integracji młodzieży polonijnej z całego świata. Dajemy jej możliwość nawiązywania kontaktów osobistych, wymiany wiedzy, doświadczeń i spostrzeżeń. Z okazji Dnia Polonii i Polaków za granicą proszę przyjąć serdeczne życzenia realizacji pięknych projektów i rozwoju Waszych wspólnot. Polska nigdy o Was nie zapomina i zawsze bardzo chętnie pomaga w realizacji polonijnych zadań. Życzymy Państwu spokoju i ciepła rodzinnego w Waszych domach, bo przede wszystkim tam pielęgnują się polskie tradycje, dziedzictwo kulturowe narodu polskiego. Jako prezes Fundacji Konkursu Historycznego Patria Nostra życzę Państwu, niech spełnią się Wasze plany i marzenia.